Piątek, piąteczek, piątunio i nadeszła w końcu wiekopomna chwila, bo dwa dni temu dostałem telefon, że udało się odpalić preludę. Sam jestem ciekaw. Zaraz pogadamy tutaj z Arkiem, co tutaj dokładnie było padnięte w tym aucie. Ale już sam się nie mogę doczekać, żeby usłyszeć ten dźwięk tego silnika, więc palimy. Środek już tak nie straszy, wszystko poskładane, plastiki na swoich miejscach, jakoś to wygląda w końcu w środku. Nawet wygląda dobrze, dobrze to wygląda. Powiem szczerze, uwaga, nadeszła chwila prawdy. Gada! Pięknie gada, czyli chyba coś z tego będzie. To jest dobry dzień, szczęśliwy dzień. Cieszę się, że to w końcu jedzie. Panie, to jedzie. Silniczek ładnie tutaj mruczy. Już wam pokazuję, jak to wygląda pod maską. Tak to teraz wygląda. Jak to jest złożone, o, chce się słuchać, w końcu to chodzi, no ja cię kręcę, już sam nie wierzyłem w to, że to będzie jeździło. A jeździ, podobno nawet chodzi na gazie, zaraz sprawdzimy, trzeba się przejechać. Ale wcześniej jeszcze pogadam z Arkiem, co tutaj było tak naprawdę uwalone w tym aucie. No to co, w końcu chodzi? Chodzi. A czemu nie chodziło? Sterownik silnika, instalacja wprysku, aparat zapłonowy i sterownik gazu. Czyli wszystko prawie. No trochę było. Trochę się popaliło. No. I będzie to działało? Z tej strony będzie, a ile serce wyczyniło, nie wiadomo. A no może coś z tego będzie, nie? Będzie, będzie. Pierwsza próba takiej krótkiej przejażdżki preludą. Zobaczymy, jak to w ogóle się porusza, czy się porusza, i zatankujemy gazu, ponieważ na razie na gazie nie jedzie. Jak przełączę na gaz, to gaśnie, więc zobaczymy, czy może nie ma gazu, czy jest jeszcze jakiś problem z tym gazem. No i zobaczymy, jak to się odpycha. Jedziemy. Podświetlenie. Hamulce słabe, na razie słabe, bo to kurde stało chyba pół roku, na pewno parę miesięcy, więc hamulce muszą się pierwsze troszkę oczyścić, tarcze i klocki, więc na razie jest cienko. Patrzę tutaj, strasznie słabe jest podświetlenie, albo nie ma zegaru. Gdzieś jest regulacja tego? Dobra, jedziemy. Zatankujemy trochę gazu, zobaczymy, czy będzie jechało na gazie. Nie, benzynki też już za dużo nie ma. Dobra, jedzie ogólnie sprzęgło. Chodzi klipnie. Zbierać się zbiera, moc ma, to jest plus. Kierownica chodzi dość opornie, myślałem, że w Japończyku będzie tutaj chodziło to troszkę lżej, ale pomaganie ogólnie działa, więc jest plus. Już dojechałem na stację, więc dotankujemy troszkę paliwka i troszkę gazu i zobaczymy, to będzie chodziło na gazie. Jedziemy dalej. Kierunkowskazy działają. Jest dobrze.
sprawdzimy zawieszenie, bo wjeżdżamy na taką bardzo kiepską drogę. Nie ma tragedii. Coś tam gdzieś skrzypi, ale ogólnie nic tu nie pucha. Nie słychać jakichś trzasków, a ta droga jest naprawdę w bardzo złym stanie. Trochę pohamować też, żeby się te tarcze odczyściły. Myślę, że hamulec też się wyrobił, bo już jest w miarę ok. Nie, silnik ma moc, silnik spoko chodzi. Póki co, zobaczymy teraz, zmienię mu na gaz, czy to będzie działało, czy nie. Przełączył się na gaz. Spoko, chyba tylko nie było gazu. Dobra, jedziemy. Ciekawe, co tam wyjdzie na podnośniku z nią. Ale chyba źle. Myślałem, że może być nawet gorzej. Zastanawiam się tylko, czemu to podświetlenie zegarów działa tak bardzo delikatnie. Dach się otwiera. O, ja cię kręcę normalnie. Elektryczny dach działa. Dobra. Działa. Gaz chodzi. Kierunki działają. Światła są. Regulacja lamp działa. Szyby. Opornie, ale działają. Szyby chodzą. Trochę silnik trzyma takie duże obroty, około 1500. Nie wiem czemu, czym to jest spowodowane. Ale nie gaśnie, chodzi równiutko. Nie wiem, może silniczek krokowy coś tutaj szwankuje. Sprzęgło się nawet poprawiło, czyli może to być tym, że wysprzęglik po prostu gdzieś tam lekko puszcza i ono się już lekko przypowietrzyło. Teraz jest nawet w miarę spoko. Nie jest jeszcze idealnie, ale jest już znośnie. Ręczny trzyma. Niestety było pięknie i chyba było za pięknie, bo dojechałem na warsztat. Myślałem, że podniosę ją na podnośniku, zobaczymy sobie spód, jak wygląda to auto. Bo jeszcze mnie podnosiłem, jestem ciekawy, jak to wygląda. Ale zaświeciło się ładowanie i w końcu zgasła nawet, odpaliliśmy ją na kable. Niby teraz chodzi, ale nie ma w ogóle ładowania. Akumulator jest zdechnięty na maksimum, więc trzeba będzie szukać prądów. Podsumowując, co już teraz wiemy więcej o tym aucie? To, że silnik chodzi, ma moc, chodzi też na gazie. Tutaj były jakieś lekkie zawirowania z tym gazem, ale myślę, że to jest wina tego, że jest bardzo słabe napięcie. Na akumulatorze jest nieco ponad 10 V i on mógł lekko świrować i nawet to podświetlenie tutaj właśnie wskaźników mogło świrować i nie świecić tak, jak ma świecić. Przez to, że po prostu jest słabe napięcie, trzeba poszukać prądu. Ogólne wrażenie z pierwszej krótkiej przejażdżki jest takie, że w porządku, chyba będzie dobrze, no jedzie do przodu. Zawieszenie się jakoś bardzo nie trzaska, w miarę się trzyma drogi, jedzie w miarę prosto, biegi się fajnie zmieniają, sprzęgło się już nawet rozchodziło i fajnie bierze, dach chodzi, szyby chodzą i co, no na dzień dzisiejszy tyle, no zobaczymy, jak zrobimy ładowanie, co więcej, czy działa klima, czy włącza się klima. Nawet nie sprawdzałem, czy działa radio. Nie wiem, włącza się radio, ale nie gra. O, zapaliła jeszcze. Zmierzę jeszcze raz ładowanie. Niestety nie ma ładowania. Teraz się kontrolka nie świeci. A
ale o, teraz już się świeci, jak włączyłem światło, to się już świeci. Świeci się nam tu jeszcze ABS i poduszka, ale może być po prostu tak, że on też się świeci przez to, że jest niskie napięcie w akumulatorze i poduszka i ABS nie działają. To jest akurat bardzo prawdopodobne. Wiem, że dużo osób czekało właśnie na odcinki z preludą i teraz myślę, że będą częściej się pojawiały te odcinki na kanale, bo mam pewien pomysł na to auto, żeby dobrze wyglądało, cieszyło oko, fajnie jeździło i pożyło jeszcze parę lat. Także zostańcie z nami, zostawcie suba, jak jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, i preluda na pewno tutaj pojawi się jeszcze nieraz, więc do zobaczenia. Hit the street and had a block going crazy. Mama said I'm playing with my life and can't nobody save me up.